gówniany dziennik. To ja po polsku. Tak, zaczynamy od dołu, gdzie zrzucają tę wodę do pierwszej działającej studzienki. Tak, trzy węże. Zapasowe pompy, zbiorniki, stacje pomp. Cysterny. Czekające na rozładunek, na zrzucenie gówna. Tak, rurociągi. Tylko że jest jeden problem. Te rurociągi są takie, jak widać. Niech mi nikt nie powie, że na tej trawie ktoś się przejechał samochodem. Może tu by przejechał, ale tu to po prostu taką założyli. W związku z tym, że taką założyli, to potrzebują wozić to cysternami, no bo przecież nie będzie pompować przez zaciśniętą rurę. Więcej cystern. Tam w tej uliczce też jakaś jest cysterna. Goście tutaj siedzą, śpią tutaj na robocie, w samochodach. Piętnastaka płacą tym traffic marshalom tutaj, co latają i otwierają te barierki. A tutaj gównem zalana ta droga, następne cysterny. Pompują. Tutaj przy krawężniku nie dopilnowali i tam im przelało. Gównianko z dziury wypłynęło, bo przecież tak nie było cysterny, bo ten gościu miał ptachą przerwę. Tak, tu jest w ogóle ciekawostka. Tam pompują z jednej studzienki. A ta rura, co tutaj leży, ona tam widać się kończy na niebiesko, jest oparta na tym słupku. To ona sobie idzie po całej długości tutaj. I ona idzie tutaj do tej pompy. I z tej pompy po tej rurze tam do cysterny, jak jest podłączona. A jak nie jest, to poziom wody wzrasta, aż wybija. I zalewa ulicę. Zresztą mamy to jeziorko tam takie, przy placu zabaw, gówniane. Koszta tego to są, kurde, gigantyczne. Tak, ta pompa chodzi cały czas, jakkolwiek jest cysterna podłączona czy nie, to ta pompa sobie chodzi. Bo przecież nikt nie będzie latał i włączał i wyłączał, nie? O, znowu ktoś nie dopilnował. Właśnie o tym mówię. Przelało. Tak to wygląda.
tak to wygląda. Ona tam do której ulicy, chyba jest do złej podłączona, także zaraz nam tu przeleje znowu. Czekamy, czy idziemy dalej. Czekamy, czy idziemy dalej. Tu widzicie, na słowo musicie wierzyć, że tu przelewa. A tylko troszkę. Tylko troszkę. No, to idziemy dalej. Ciekawe, że ten dostawczak mieszkalny to jest któregoś z pracowników. To wcale bym się nie zdziwił. Gdy nie zmniejszyłem powiększenia. Tak, tutaj jest kolejna cysterna się ładuje. Tu nie będziemy gościa filmować, bo się będzie denerwował. Tutaj jak widać wybija z tych dziury. Ogródek zalany. Tu gówno trochę wybija. O, ze studzienek ludziom. Tak. Tutaj też. Jak nie dopilnują. Park mamy zalany. Tu goście na deskach pływali. Tak dla jaj. Tak dla jaj. Ale... O, właśnie. I ktoś powiedział, że to jest problem, dlatego tam się ta kanalizacja wybija, bo jest problem z wodą gruntową. To jest poziom wody gruntowej i to jest poziom ulicy. I ktoś mi powie, że to jest problem z wodą gruntową, tak? Się dostaje do kanalizacji, tak, 2 metry do góry. Tak, już to z kanalizacji, to może się dostawać do tego parku. Ale to jeszcze nic. To jeszcze nic. Pójdziemy kawałek dalej. Zobaczyć kolejne ciekawe miejsce. Nawet bardzo ciekawe. Tam jest wysoki poziom. Zresztą goście tego nie wybierają do dna, tak? Tylko tak, żeby się nie wylewało ze studzienek. No ale... Jak tam jest taki wysoki poziom, to co się dzieje tutaj? Tutaj się dzieje tak. O, tak się dzieje. O, tak się dzieje. Sobie
gównianko płynie. Jakby troszkę mniej. Ale jednak płynie. No. A płynie sobie, bo poziom wody w studzienkach to jest taki jak widać. O. Taki jak widać jest. Się zagląda i widać jaki poziom jest. I tu też płynęło. Stąd widać papier toaletowy wszędzie. Tak. No, na szczęście studzienki deszczowe tutaj w miarę trochę działają i to sobie spływa do morza i ludzie się w tym morzu kąpią. Tak. Takie dziadostwo w tej Anglii. Takie dziadostwo. Jak ktoś tylko bierze pieniądze za to, rachunki za wodę wzrosną tak, że bo to trzeba będzie pokryć. No, im to jest droższe, tym więcej pieniędzy można z tego zapierdzielić do kieszeni. I większe głupoty ludziom opowiadać, że to przez te globalne ocieplenie kanalizacja wybija. Przez globalne ocieplenie. Takie dziadostwo jest. Takie dziadostwo. No. Wszystkie najpierw mówili, że się wszystko zamieni w pustynię. Tak? A teraz zaczną gadać, że się wszystko zamieni, zaleje się. Zaleje się przez te globalne ocieplenie. Wszyscy będą pływać. Na razie to nie pływają w wodzie, bo poziom rzek nie jest wysoki. Znaczy nie jest jakiś ekstremalnie wysoki, jest podwyższony, tak? No, także to jak każdej zimy i wiosny, zawsze trochę więcej tu w Anglii pada. No. Tyle.